Dzień dobry, dzień dobry moje kochane rybenki. skarbeczki, zapraszam Was na horoskop, na horoskop tygodniowy od 15 stycznia do 21 stycznia 2024, pamiętajcie, że moje czytania są ogólne, dzisiaj będziemy czytać z kart Starota Zimowego, znacie już, już nieraz był u nas, prawda, skarby... Może nie do wszystkich trafić to czytanie, bo jak wiemy, kilka tysięcy osób ogląda, więc może nie musi rezonować. Nie przejmujcie się naprawdę. Możecie zawsze sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent, w jakim znaku macie księżyc i odsłuchać tych znaków. Ja na przykład ostatnio cały czas słucham od mojego właśnie znaku księżycowego, bo wydaje mi się, że bardziej ze mną rezonuje. A jeśli chcecie tylko wiedzieć na temat miłości to proszę podejrzeć, w jakim znaku macie wenus. Hmm? Oczywiście, mile widziane łapeczki w górę, mile widziane oczywiście komentarze. A jak Wam się nie chce pisać, jak rezonuje, to zostawcie kwiatuszek, serduszko albo rybkę. Wszystko od tego zależy, czy ja tu będę. No, kochani, rady i ostrzeżenia dzisiaj z tej talii. W ramach podziękowań za subskrypcję, za łapeczki w górę, dostaniecie ode mnie koziorożca. A kto tutaj jeszcze nie ma subskrypcji, no to ja was, kochani, zachęcam do subskrypcji, dlatego że każdy jeden film możecie od razu otrzymać w tej samej minucie, jak wrzucam, a nie wyświetli wam się na przykład za miesiąc, tak? Tu macie ode mnie skarby jednorożca. Może troszeczkę, słuchajcie, zaraz będzie ciemno, ale może jeszcze zdążę bez światła zrobić wam pięknie horoskop. Już wkrótce. Patrzcie. Już wkrótce. Wasz jednorożec chce powiedzieć, że to, o co prosicie, spełni się niedługo w najlepszy możliwy sposób i proszę w to wierzyć, że to, o co prosicie, czy to co chcecie, to wkrótce się wydarzy. I to wkrótce nie będzie trwało długo. No to podglądamy, kochani tarota. Kto może, niech udostępni horoskop. Pamiętajcie, że może gdzieś jakaś rybka czeka na te wiadomości. Wychodzicie z energią sympatii, miłości, zrozumienia, zadowolenia. Będziecie pięknie wyglądać w tym tygodniu. Co w finansach? Osiem buław. Wieża. Rycerz mieczy. Nerwówka coś. Muszę sobie tylko przetasować, bo tak czuję, że przy Was muszę. Miłość. Dziewięć mieczy. Paś kielichów. Przyjdzie, ktoś przeprosi. Mhm. Ktoś z przeszłości. Wracacz? Rodzina, przyjaciele, otoczenia. Cesarzowa. Nadzieje czy obawy? Nadzieje. I w połowie tygodnia, gdzieś pojedziecie albo w weekend, wybierajcie się gdzie chcecie. Co może odejść? No, ta niestałość, chwiejność, różne opcyjki. Eee, kochani, nad zdrowiem popracować, gdzie tam macie iść? Koniec kłopotów. Pamiętajcie, tak, że już. Że już niedługo, już wkrótce, pięknie. W tle czytania mamy 8 pentakli, 3 i 2, 3 i 2 buławy. Mhm. Rady i ostrzeżenia. Kochani, jeżeli wybieracie się do lekarza, to ja Wam powiem tak: do lekarza idziecie takiego, gdzie się płaci. Na NFZ sobie dajcie na razie spokój, bo. Jak pójdziecie, zapłacicie, moim zdaniem, otrzymacie lepszą, kochani, opiekę. No, chyba nie damy rady. Niestety, kochani, chyba, że, chyba, że będzie lepiej. Na pewno. Rady i ostrzeżenia, tak jak Wam mówiłam. Rada? Wszyscy mają tą radę dzisiaj. Uwaga! A, słuchajcie, ktoś będzie niezadowolony. Komornik mi się pokazał, ktoś urzędowy, ktoś nie płaci alimentów. Sprawdźcie rachunki, czy macie popłacone wszystko. Bo tutaj przychodzi jakieś upomnienie, tutaj przychodzi ktoś do domu, może nie płacić jakiegoś abonamentu. Rada pokój: siedzieć w domu, więcej w domu, może was nie ma w domu, może dużo pracujecie, dużo jeździcie, coś w domu. Do lekarza, tak jak powiedziałam, tam gdzie się płaci pieniędzmi, tam wam zrobią dobrze. Ci pozostali wam zmarnują wasz czas i pieniądze. Słuchajcie, jedynie minus w tym tygodniu widzę w sferze finansowej i pracy. Wasze podanie o podwyżkę może zostać odrzucone. Wasze podanie o awans czy coś w tym rodzaju zostanie odrzucone. Ktoś wam nie przedłuży może i umowy. A wy będziecie musieli w te pędy lecieć i szukać pracy. Kochani, mm, uważajcie w miejscu pracy, uważajcie. Możecie popełnić błąd. Jak się szef, kurzy to was wywali. Ja nie zaczynam, nie zaczęłam mm, u poprzednich znaków od, od tego, ale u was zaczynam od, od złego, żeby skończyć na dobrem. Kochani, Uważajcie gdzie wysyłacie dokumenty. Wy możecie jakiś dokument źle wysłać. Coś pomylić. Coś źle zrobić. Możecie się tak z kim skłócić, że nawet wy możecie rzucić robotą. Tak, bo powiecie że tak nie będziecie w takich warunkach i trzeba będzie, kochani, się mocno napracować, żeby naszukać tej pracy. Wy już mniej więcej wiecie, gdzie byście chcieli, a potem czekacie, bo jakiś wybór, może znajdziecie dwie, trzy i trzeba będzie pomyśleć, tak? Może jakieś dane firmy komuś przesyłacie. Uważajcie, bo możecie zostać nakryci. Po drugie, może nagle się dowiecie, że wasz działo likwidują. Może nagle się dowiecie, że pracujecie do końca miesiąca i koniec. Bo tutaj są wiadomości, które przychodzą i was szokują tak, że dla was jest koniec świata. I gdzie tu szukać pieniędzy? Dużo dzwoncie, dużo piszcie, dużo jeździcie, szukajcie, na pewno znajdziecie. Słuchajcie, jedną propozycję pracy bym w ogóle odrzuciła. Bo jest nie dla was. Wy jesteście za delikatne, za piękne, za mądre, żeby tak ciężko pracować. Niektórzy z Was, i teraz słuchajcie mnie uważnie, bo to jest przekaz numer 3. Niektórzy z Was nienawidzą swojej pracy. Naprawdę to nie jest, że nie lubią, nienawidzą. I wy możecie mieć taki moment w tym tygodniu, że rzucicie w pracę z dnia na dzień, z minutę na minutę. Nie mając nic innego zaklepane. Uważajcie, lepiej mieć coś znalezione i wtedy rzucić, tak? Słuchajcie, yy, może będziecie jechać do pracy i zepsuje Wam się auto, autobus. Wychodźcie trochę wcześniej, tu jest taka podpowiedź, że spóźnicie się i jeszcze dostaniecie za to OPR, chociaż to nie było z Waszej winy, tak, także uważajcie, bo ktoś Was może nawet i finansowo obciążyć, tak, za to, że, że nie byliście. W otoczeniu macie matkę, babcię, siostrę. Ta osoba za wami zawsze stanie. Może ma jakiś dobry pomysł. Może to jest sąsiadka, przyjaciółka. Dobrze, że macie, chociaż te nadzieję, że macie rodzinę, że macie się na kim oprzeć, wesprzeć rodzina jest też za wami. Także może czas najwyższy kochani, żeby ich odwiedzić. Może nie byliście na święta, może dawno się nie widzieliście. Tu jest kochani taka rada, żeby po prostu yy, pojechać i nie martwcie się za długo. Ja wiem, że yy, Brak pracy, brak pieniędzy, to, że, że odsetki nie podrosły, że to była koniec świata. Ale Wy to odrobicie, bo patrzcie, jakie macie piękne karty pod spodem. Że Wy się przyłożycie do tej pracy i Wy um, odbudujecie, tak? Odbudujecie. Słuchajcie, moje skarby, jeżeli Wy jesteście w związku partnerskim, czy stałym, czy mieszkacie razem, czy nie. Um, Możecie tęsknić za waszą osobą, martwić się o waszą osobę. Możecie nie spać w nocy. Może właśnie ta osoba będzie miała pretensje, czemu rzuciłaś pracę. Jak, to, jak tak mogło być? I te sprawy finansowe. Te kłopoty z pracy możecie przełożyć niechcący na dom, i ta wasza osoba też może być niewyrozumiała, ale ona się zorientuje w czasie i przyjdzie i przeprosi. Przyjdzie i przeprosi. Jeżeli w zeszłym tygodniu nie umieliście się w ogóle dogadać, bo i te problemy w pracy, i problemy z dziećmi, i z chorobą, to kochani, koniec już przychodzi. Pamiętajcie, że trzeba wyciągnąć rękę na zgodzie, pogodzić się. Dla części z was. Muszę to powiedzieć, ale może się dowiecie, że wasza osoba trafiła do szpitala, do oddziału zamkniętego, do więzienia. To mogło być nawet wasze dziecko i to spowoduje, kochani, lawinę, że tak powiem, łez, bo to jest przecież wasze ukochane dziecko i będziecie mieli do siebie pretensje, że wcześniej nic z tym nie zrobiliście. Bo taka sytuacja już kiedyś mogła mieć miejsce, a teraz się powtórzyła, tak? Skarby dla części z was, tak jak powiedziałam na samym początku, jest szansa, że ktoś z przeszłości, kogo znacie, może z kim byliście, może nawet na randce dwóch, trzech, że ta osoba z powrotem wróci. Pojawi się, napisze, zadzwoni, stanie przed wami. Może nawet i przyjdzie do domu. I przeprosi. I będzie chcieć yy, spotkania, kontynuacji związku, ale rada jest: jeżeli zostałeś mocno zraniony, to już nie wspominaj przeszłości, ale pamiętaj o niej. I to ty musisz dokonać wyboru, rybko, nie nikt inny, tylko ty. Ta osoba może Was obserwować na mediach społecznościowych, może o Was pytać, może macie wspólną ciotkę, siostrę, może gdzieś tam. Bo oni bardzo się Wami interesują, bardzo. I ja myślę, że ten odzew będzie. Ja tutaj, yy, kochani, czuję. Że to było już zaplanowane. Może i wcześniej, tylko jakoś nie mieli odwagi. Natomiast są też osoby, które mogą kogoś poznać po przejściach, ale ta osoba nadal cierpi, nadal nie umie się pogodzić z tym rozstaniem czy, czy z czymś takim. Mimo tego, że ta osoba sympatyczna, piękna, ładna, to ona może często popadać właśnie w takie stany, kochani, um, trudne, tak? Trudne. Z jednej strony będzie Wam się wydawała taka kochana, osoba delikatna, a z drugiej strony może mieć właśnie taki zmienny nastrój, że raz się śmieje, raz płacze, raz jest dyktatorem, a raz jest takim spolegliwym, i to Wam się może nie podobać. No i takie rzeczy: Wy sobie macie gdzieś jechać w góry, na spacer, do parku, gdzieś ruszyć, kochani. Gdzieś ruszyć, gdzieś pojechać, albo zodiakalny rak wam się tutaj zaznacza, żeby spędzić czas z zodiakalnym rakiem, o ile, o ile oczywiście znacie. Bo jak nie znacie, no to wiadomo. Jeżeli nie wiecie, jak brzmi wasza odpowiedź, to przypomnę, już wkrótce, już wkrótce, rybki, już wkrótce będzie lepiej. Uważajcie, jak jeździcie samochodem. Uważajcie, żeby się nie spóźnić. Uważajcie też na plotki. Bo rycerz mieczy jest porywczy, a wy macie i rycerza mieczy, i pazia mieczy, a to są takie um, szybkie ludzie. <grytanie> Wszystko szybko i potem zapominają co mówili i, i muszą 100 razy przepraszać, tak. Kochani, będzie dobrze, będzie dobrze, już coś czuję, że to koniec kłopotów już jest za wami. No, już jest za wami te dwie karty. Właśnie patrzę, że Wy to się skupiacie na sobie, na swoim rozwoju, na tym, żeby się dobrze ze sobą czuć. Bardzo dobrze. Bardzo ładne karty. Moje kochane rybańki, no to dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie horoskopu tygodniowego. Niech się spełni tylko to, co najlepsze. No i zapraszam Was serdecznie znowu na czytanie. Pamiętajcie, łapka, komentarz, subskrypcja. Buziaki, papá. Pa.